I wystartowali Tomasz Bolewka, zapewne będzie najszybszy na starcie. Ale ten start nie był tak dobry, jak wyścigu na 50 metrów. Bolewka przed Jankiewiczem 1/100 sekundy. No i teraz sprawa kluczowa na skok żwietowy, czyli pływanie pod wodą na nogach. I tutaj Jankiewicz, Bolewka, Wysoczyński. Ale uwaga dystansu. I taka jest mniej więcej kolejna, że użyty są niewielkie, na drodze numer 2. Najdłużej to Bolewka Wysoczyński. Thank you.